Cześć, Maja Piskadło z tej strony. Dzisiaj w Popkulturze Ekstra gościmy kogoś, kto w zeszłym roku został okrzyknięty najlepszym głosem w Polsce, a już za chwilę wyda swoją pierwszą płytę. Krystian Ochman jest z nami. Cześć. Cześć. Tak jak powiedziałam, rok temu, zaraz będzie dokładnie rok, odkąd wygrałeś Voice'a, 6 grudnia, tak? To była ta data, tak, dokładnie? 5-6, coś takiego. Jakoś tak. To był wyjątkowy dzień, który rozpoczął wyjątkowy rok. I jestem ciekawa, jak myślisz o tym roku dzisiaj? Jakie masz w sobie emocje, kiedy myślisz o tym wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnie 12 miesięcy? Co to był za rok dla ciebie? To był dość ważny rok. Powiem, że teraz jestem, powiedzmy, bardziej pewny siebie, tego, co chcę w przyszłości robić, ale dalej nie jest tam w 100% tej pewności, bo dalej próbuję i eksperymentuję. Mm. No ale dużo się działo. Jak dla mnie te prawie rok robienie płyty, to było no długi czas, dość intensywny, ale szybko to zleciało i jakby już jestem gotowy na kolejny krok. Płytę zatytułowałeś Ochman i z tymi płytami, które są self-titled, to jest zawsze tak, że ja przynajmniej tak do nich podchodzę i myślę, że nie tylko ja, że oczekuje się trochę od artysty, że pokaże tam całego siebie, prawdziwego siebie, takiego jakim jest. Czy ta płyta jest właśnie taka? Tak, dużo tam jest ode mnie, czy całkowicie tak naprawdę z tym tekstem tożsamiam, że ja bym nie pisał takie teksty z takimi producentami, jak to by do mnie coś nie mówiło. Mhm. Tam dużo jest, są moje self-observations, analyzations nad ludźmi, niektóre podejścia do życia, takie tematy, powiedzmy, nawet psychiczne. Mhm. I tam dużo przychodzi ode mnie. Próbowałam tak, żeby temat krążył dookoła mniej więcej tego samego, ale żeby te numery były różnorodne. Mhm. Ważne to było dla ciebie, żeby tych tematów psychicznych, psychologicznych dotknąć, bo wydaje mi się, że to jest, wiesz, teraz bardzo ważny temat w debacie publicznej. Dużo mówimy o tym zdrowiu psychicznym, o tym, jak żyć, żeby dobrze żyć i tak dalej, i tak dalej. A myślę, że szczególnie dla facetów to jest też taki temat jednak delikatniejszy niż dla dziewczyn. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Mężczyźni częściej się wstydzą takimi tematami, ale to nie jest, że ja tam jakoś za dużo mówię, co tak dokładnie się dzieje w mojej głowie. To jest bardziej tak szczegółowe, ale też również ogólne. Ja nie wiem, czy to w ogóle nawet ma sens, co powiedziałam, ale trochę... trochę tak. Nie wiem, czy powinienem patrzeć się tak na ciebie. W oczach widzę natchnienie, znikają światło cienie. Zapomnij o tym, powiedz, że to tylko wspomnienie. Mhm. I sięgasz też bardzo mocno, w każdym chyba twoim singlu się przewija ten motyw bycia sobą. Bardzo duży nacisk kładziesz na to i ludzie to bardzo mocno doceniają. Zastanawiałam się, jak słuchałam twoich numerów, bo no, jesteśmy w podobnym wieku, więc to jest, wiesz, taki moment w naszym życiu, że jeszcze szukamy jednak siebie i szukamy tego, kim jesteśmy. I zastanawiam się, jak ty po tym roku widzisz siebie. Kim w ogóle jest Krystian Ochman? Jak byś siebie zdefiniował? Ja? Tak. Z tym człowiekiem normalnym, który śpiewa i lubi śpiewać. Chyba tyle mogę powiedzieć. A jako chodzi o plany tam na przyszłość, no... ja nie wiem, gdzie ja widzę. W sumie z tej płyty, no... Tak jak mówiłem, no trochę tam szczegółowo, ale ogólnie jest tam dużo niepewności, no bo w naszym wieku, ja myślę, że no w wieku 22 lat i trochę starszy, trochę młodszy, to już powoli zaczynamy myśleć o jakiejś pracy, żeby jakoś siebie utrzymać, być finansowo stabilna, nie tak do końca zależne od rodziców, od dziadkowie, od rodziny.
chcemy jakoś siebie odnaleźć i w momencie, kiedy już odchodzimy od rodziny, no nie jest tak łatwo i musimy sami się odnaleźć. To nie jest tak, że myślimy, że gdzieś pójdziemy, z kimś porozmawiamy, będziemy mieli znajomi dookoła i nagle będzie wspaniałe. To postęp tak sam z siebie po prostu, żeby bardziej być, no powiedzmy, asertywny i pewny swoją, no, przyszłościową drogą. Mhm. Bo teraz jakby, tak jak mówię, no ja tak żyję na teraz, ale planuję na przyszłość i to ma jak dla mnie największy sens. No, ogólnie boimy się tego, czego nie wiemy i to w sumie jest, co się dzieje u kogoś innego w głowie. To myślę, że najważniejsze, żeby no, skupiać się na swoje, ale no, też również pomagać innym, to jest chyba normalne. Mhm, jak najbardziej. A piękna, piękna rzecz tutaj mówisz, po prostu się aż zamyśliłam, ale chciałam cię zapytać a propos przyszłości muzycznej, bo pod twoim ostatnim singlem, czyli pod Złodziejami Wyobraźni, pojawił się twój komentarz, w którym napisałeś: to jest singiel radiowy, ale nie widzę w tym nic złego. A ja cię chciałam zapytać, dlaczego to miałoby być złe? Dlaczego singiel radiowy miałby być zły? Ja myślę, że niektórzy ludzie myślą, że na przykład jak zrobię radiówkę, to pomyślą, że ja idę, powiedzmy, w taką stronę komercyjną. Mhm. A dla mnie no, na tej płycie no, ja chciałem jakby mieszać te gatunki. Może do końca tam w 100% wszystkich gatunek nie mieszam. Nie ma tam jazzu, powiedzmy. Mm. I nawet nie mówiąc o głosie, ale tam, żebym mieszał te niektóre style współczesnej muzyki. Mm. No i radiówki, radio to jest część współczesnej muzyki. Ja myślę, że mógłbym to i tak spróbować, kiedyś też jak sam pisałem przy fortepianie, no to nie myślałem szczegółowo, żeby pisać utwory takie radiowe, ale że fajne, proste melodie i nie wiadomo, no, nadawałoby się do radia, albo można jeszcze jakoś tam podkręcić melodię i muzykę, żeby nie miało takie brzmienie. Mhm. A, no ale chciałem tego spróbować i no spróbowałem. Widzę to wyraźnie. Tylko czekasz na błąd, najmniejszy błąd. Kto nam zabrał wyobraźnię i chce ją puścić na dno, na samo dno. Myślę, a nie ma nic złego z tym, a nie ma takiej potwierdzenia, że ja idę w komercji, to po prostu ja też czasami, no, są radiowe numery, no, które czasami wpadają w ucho i są dobre. A propos słuchania właśnie muzyki, ja wiesz, bardzo lubię pytać artystów o inspirację, dlatego że dla mnie to jest zawsze bardzo ciekawe, z jakich elementów muzycznych się człowiek składa, bo ta muzyka, której słuchamy, to jest muzyka, która nas tworzy i chciałam cię zapytać o to, o tę muzykę, która ciebie stworzyła, bo troszkę czytałam, troszkę patrzyłam i przeczytałam na przykład, że kiedyś słuchałeś Sum 41 i My Chemical Romance. W innym wywiadzie powiedziałeś, że inspiruje cię Tyler, the Creator. A jak zostałeś zapytany o wymarzony duet, to powiedziałeś Michael Bublé. I to jest zupełny rozstrzał między tymi trzema biegunami, które wymieniłam teraz. I ja jestem bardzo ciekawa, co ty czerpiesz z tych różnych artystów, których słuchasz? Co zabierasz dla siebie z tej muzyki? Wszystkie gatunki no, mają coś do oferowania. Mm-hmm. Nawet artysta, który powiedzmy, dwie artyści, którzy są w tej samej branży, to mają i też różne kawałki, nawet jak są w tym samym gatunku. To ja myślę, że zawsze można czegoś wyciągnąć. No, mm-hmm. W klasyce ta muza i jak głos ma płynąć tak legato, jest piękne i jest bardzo poetyckie. No i powiedzmy w trapu i takie inne rap, no to ja lubię sobie pobujać głowę i to jest muzyka dla imprezy i lubię sobie posłuchać i nawet reszt czasami jest też taki, że uderza w serce. Ale głównie te bity, uwielbiam bity. Jazz, no, rytm i to muza i te różne instrumenty, a szczególnie improwizacja jest wspaniała. To z tego wszystkiego można
coś wyciągnąć. Mhm. Alternative rock, to wiesz, myślę, że wszyscy mieliśmy taki, taką fazę kiedyś emo, że słuchaliśmy Green Day, Breaking Benjamin, takie inne rzeczy, ale nie wstydzę się tego czasu w moim życiu, bo często słuchałem i właściwie pierwsze rzeczy, które słuchałem na radiu, to właśnie było chyba Green Day i takie alternative rock. Tak. A Bublé, no to jest jaka technika, luz w głosie i sam jego twórczość, ale też również jak robi te covery. Już jak on robi te covery jazzowe albo świąteczne, no to już jest jakby robi po swojemu. Tak. Utrzyma dalej ten sam klimat, ten klimat, który wszyscy kochamy, ale to robi nawet lepiej. Mhm. No to jak dla mnie bardzo bym chciał z tamtym, bo doceniam to wszystko we wszystkich gatunkach, bo mają wszystko coś do oferowania. Dokładnie tak. Pozbierałeś te wszystkie inspiracje i wrzuciłeś je na tę płytę. Na płytę, na której jest tylko jeden gość. I chciałam cię tego gościa zapytać, bo zaprosiłeś Aviego do współpracy. Powiedz coś więcej o tym, jak doszło do tego, że się pojawiliście razem w jednym trapu. Tak było, że chciałem, żeby był albo na jakimś featuring, albo żeby ktoś był na moim utworze z raperów. Jasne. To było, ale nie tylko. Dla mnie to ja tak podchodziłem, że whoever I like and I think would, który byłby dobry, powiedzmy, na moim utworze, to bym chciał. Ja tam pomyślałem o Aviego, pomyślałem o Pała i Gipsa i Sane. Oczywiście nie jestem na takim poziomie, że oni by pomyśleli, żeby ze mną. Chyba są jakieś tam plany jeszcze z Opałem i z Gipsem, ale Avi chciał to zrobić. Ja bardzo doceniam jego muzykę. To też był jeden z pierwszych polskich raperów, których zacząłem słuchać, jak tutaj przeprowadziłem się. I dla mnie treść jest bardzo, i tekst jest bardzo ważny, a jak dla mnie to Avi jest takim dobrym tekściarzem. On trochę idzie w takim kierunku old school, ale bardzo fajnie łączy współczesne teraz z tym i to ma, powiedzmy, for me nostalgic feeling, ale też nowe i tak jak ma być, tak jak ma brzmieć, to myślę, że fajnie wyszło. Przyszedł, nagrał swoją partię, tam razem byliśmy w studio i tam wymyślaliśmy różne melodie i o temacie. Bardzo naprawdę fajnie. On wiedział, że to jest mój utwór. To on był bardzo uprzejmy i pytał, czego ja bym chciał, w jakim temacie, w jakim klimacie bym chciał i to uzupełnił w 100%. Mhm. Słuchałam sobie ostatnio właśnie Akademii Sztuk Pięknych Aviego z Louisem Villenem, tak to chyba się powinno odmienić po polsku, i tam zauważyłam, że wiesz, macie sporo wspólnego, bo on też się odwołuje do mitologii na przykład i bardzo mocno sięga też do sztuki. Pomyślałam sobie, że tak, no rzeczywiście to jest, chyba to musiało między wami klikać. To też nas łączy, na pewno to też było, bo ja dużo o Avim nie wiedziałem. Mhm. Przed spotkaniem, ale management to mi opowiadał o Avim, że bardzo ogarniętym facetem jest, dobrym tekściarzem i no właśnie też uwielbia klasykę i sztukę, to spoko. Musieliście się spotkać po prostu w studiu. No nie, no musieliśmy, no. Nie mieliśmy wyjścia. A jak piszesz teksty, czego potrzebujesz, żeby zacząć tworzyć? Bo występowanie to jest jedna rzecz i o to też cię za chwilę zapytam, ale jak siadasz i... Ale no właśnie, nie siadasz. Zacznijmy od samego początku. Jaki jest twój proces? Czego ty potrzebujesz, żeby zacząć pisać? Jakiś kierunek tematu, temat, od którym zaczynamy. To zależy od utworu. Czasami jest utwór, gdzie zaczynamy tylko od muzyki, a potem są inne, gdzie mamy jakieś tam prewkę muzyki i nawet nie w całości, cały format, ale już zaczynamy z jakimś tematem i powoli na przykład zaczniemy myśląc o tekście, że to nadaje się do zwrotku, a na końcu, jak już mamy cały tekst, to akurat wychodzi nam, że nadaje się bardziej do refrenu niż do tego. To jakby
na bieżąco. Tak zaczynamy. Ja też, no ja nie mam takiej umiejętności do pisania takich ładnych tekstów. Sam nie dam rady usiąść i napisać to wszystko, ale tam jak jest współpraca taka, że mnie słuchają i jak życzę sobie taki temat, bo tożsamiam się z tym, to oni są jak najbardziej za tym. Jak ja mówię, że ja potrzebuję, żeby ten moment był mocniejszy, albo sam nawet daję im frazę po polsku, to oni potem pozmieniają, żeby to ładniej zabrzmiało. Nigdy nie akceptuję, jak nie mogę jakoś... if I don't feel it, if I don't feel that it could be a part of me. Mm-hmm. A dlaczego na tym albumie, jeśli dobrze pamiętam, nie ma ani jednego numeru po angielsku, prawda? Wszystkie są po polsku. Jest jeden. Lights in the Dark. Lights in the Dark, czyli Światło Cienie po angielsku. Tak. Zaparłeś się tak bardzo mocno, że ta płyta musi być po polsku? Czy ktoś na ciebie wpłynął, że to będzie lepsza decyzja? Czy ja wcześniej w roku to myślałem, chciałem kilka chociaż. W ogóle ja chciałem więcej numerów na tej pierwszej płycie. Chciałem co najmniej 13, okay. A wyszło 11. Wcześniej chciałem, ale powoli jak zacząłem sobie o tym myśleć, to no, trochę wstyd mi by było, żeby pierwszą płytę w Polsce bym zrobił chociaż częściowo nawet po angielsku. To było dla mnie ważne, żeby po polsku. No, w Polsce mówimy po polsku, to zaśpiewam wam po polsku i tyle. No jest to dobra decyzja, bo powiem ci, że ty osiągnąłeś, to wiesz, zupełna prywata, ale osiągnąłeś coś, co nie spodziewałabym się tego w życiu, że na przykład moja mama, która w ogóle nie sięga po hip-hop, jakby nawet nie stoi koło niego, chyba że ja ją do tego zmuszę, ona słucha twoich numerów, które przecież łączą trap ze śpiewem operowym i to jest zupełnie nie jej muzyczny świat, ale ty robisz coś takiego i myślę, że jest też duża zasługa tego polskiego, że wciągasz tych ludzi do siebie. I a propos tego muzycznego świata, mam do ciebie ostatnie pytanie. W Voice był taki moment, że śpiewałeś Zbigniewa Wodeckiego i opowiadałeś w jednym z wywiadów, że śpiewałeś, byłeś w swoim świecie i nagle z tego świata wyszedłeś i tak jak powiedziałeś, przypłaciłeś to pomyłką. Więc po pierwsze, jaki jest ten twój świat, w którym ty się zamykasz, kiedy śpiewasz? Nie mogę to jakoś dobrze to wytłumaczyć. To jakby przed występem mam cały proces, który do przygotowania, po prostu mentalnie, psychicznie, do wchodzenia na tę scenę i czuję się tylko pewny siebie, jak znam swoją partię i wiem, że głos mam w dobrym miejscu. To wtedy jakby już mam trochę większą ulgę, a potem muszę jakby przebić ten... zmartwienie wchodząc na tej scenie, żeby to dobrze wyszło. Mhm. Jak ja wchodzę, to już nie ma coś takiego, że coś innego w moim życiu się dzieje. To jest jedyna rzecz, co jest w mojej głowie i muszę poczuć tą muzę. Jak śpiewam, to żeby opowiadać, a nie tylko śpiewać. Nie mógłbym to wytłumaczyć, w jakim świecie jestem, po prostu to śpiewam i tego, co uczyłem się i jak przygotowywałem się, to potem wiem, że ma być pokazane po prostu na scenie, a potem dopiero czasami ja nawet nie zdaję sobie sprawy, jakie ruchy albo co tam robię na tej scenie, nawet jak próbuję być skupiony na tym i dopiero potem sobie słucham raz albo dwa, żeby wyłapać jakieś tam błędy, ale zazwyczaj to słyszę, jak ja coś źle albo źle zaśpiewam albo coś, to już od razu słyszę i już od razu tak kuję w serce, że o nie ma szans, że ja popełniłem taki błąd, ale tak próbuję, żeby te błędy w ogóle nie przechodziły i żebym był po prostu w 100% pewny siebie, jak wchodzę na tą scenę. No to nie mógłbym tak, to nie wiem, nie wiem, ja wchodzę, śpiewam. Muszę znać utwór i znać treść, bo to jest ważne, żeby w dobry sposób to poopowiadać, bo ludzie też mają słuch i słyszą. Czyli jesteś perfekcjonistą? Oj, nie wiem, czy ja bym tak powiedział, raczej chyba nie. No mi bardzo utkwiło to w pamięci, że powiedziałeś, przypłaciłem to pomyłką, to jakbyś się złościł na siebie, że się pomyliłeś.
no może in my own right, you know, in my own z moim kierunkiem, mm-hmm. no, śpiewaniem, to chciałbym, żeby to jak najlepiej było, żeby to było, powiedzmy, perfect, ale wiem, że nigdy nie będzie. Mm-hmm. A to w sumie jak ja mam takie podejście, że chcę, żeby było perfect, no to jak ja wyjdę na tą scenę, to po prostu wyjdzie jak najlepiej, jak po prostu mogę. I dlatego potem to bardziej szczegółowo patrzę, że ten dźwięk nie wyszedł, a nie, że ja myślę sobie, oj, nie byłem przygotowany, bo nie rozumiałem treści albo utworu. To takie myślenie, że chcę, żeby było jak najlepiej, nawet jak wiem, że nigdy nie będzie perfect. I takie podejście to widzę, że mi pomaga. Przyzwyczajam się do tej sceny, przyzwyczajam się do... Już wyłapuję, co ja mam robić, jak wchodzę na tą scenę, żeby złapać ten dobry dźwięk, bo nie zawsze we wszystkich salach trzeba śpiewać tak samo, bo słychać, żeby dźwięk jest inny, albo zblachany głos wychodzi, albo akustyka jest taka słaba. To wtedy trzeba tak dostosować się. Mhm. Czyli nigdy nie będzie perfekt, ale zawsze na 100%. I hope. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.